Cześć, witamy na planie sesji zdjęciowej. Jesteśmy tutaj razem z Kają. Hej. Będziemy dzisiaj improwizować troszeczkę. Nie wiemy dokładnie, co to będzie z tej sesji. Pogoda jest taka sobie chmurna, trochę kapryśna, ale mamy nadzieję, że ogarniemy to taką lampą. To jest lampa, którą już znacie. To jest reporter 200 TTL z głowicą B i z czaszą taką, jak widzicie. To jest czasza taka standardowa, tak to się ładnie nazywa, czasza standardowa. No i cóż, za bardzo niestety nie będę wam mógł pokazać przebiegu tej sesji, ponieważ aparat, którym właśnie się filmuje, jest jednocześnie aparatem, którym będę robił zdjęcia. Więc co najwyżej, może potem jeszcze jakiś wtręt zrobimy, a póki co żegnamy. Do zobaczenia, cześć. Tak. Aha, Kaję pomalowała Dagmara. Wszystkie namiary na Dagmarę będą w opisie filmu, także jeżeli będziecie chcieli mieć kontakt do tej makijażystki, no to będzie taka możliwość. Polecam. Jak wspomniałem przed chwilą, moim głównym zamiarem przy kreowaniu światła w tej sesji było użycie lampy. Okazało się jednak, że przy zejściu do jeziora, bo fotografowaliśmy nad jeziorem, w miejscu, gdzie prosto z lasu można zejść do jeziora, światło naturalne, które padało zza całkiem zasnutego chmurami nieba i które dodatkowo odbijało się od jeziora, układało się tak fajnie, jeśli się stanie pod odpowiednim kątem, że postanowiłem z tej okoliczności skorzystać i lampę zostawiłem na drugą część sesji. Nie widać tego za bardzo na tych zdjęciach, ale Kaja stała w takim miejscu, że z trzech stron otaczały ją drzewa, a więc był to obszar zacieniony, dość ciemny, a z jednej tylko, właśnie od strony jeziora, padało światło. I właśnie taki układ w połączeniu z odpowiednim ustawieniem modelki dał efekt, który widzicie na zdjęciach. Miękkie światło, ale jednocześnie kontrastowe, wyraźnie i pięknie rysujące, opływające modelkę w bardzo harmonijny sposób. Światło padające przez zachmurzone niebo prosto z góry podświetlało też jej włosy, a dodatkowe odbicie od jeziora działało jak wielka blenda, doświetlająca nieco od dołu i z boku. Jednocześnie różnica w jasności obszarów, na które padało światło, i tych pozostających w cieniu była dość spora, co podkreśla wrażenie trójwymiarowości. Przy całej sesji korzystałem z Panasonica GH5 oraz obiektywu Sigma 56 mm f1.4 i wszystkie zdjęcia były robione przy całkowicie otwartej przysłonie, czyli f1.4 właśnie. Jak widzicie, dało to efekt w postaci dość mocno rozmytego tła, jak na mój gust nawet trochę za mocno, ale ostatecznie pasuje to do klimatu sesji, a przy okazji pokazuje, że nie ma problemu z rozmyciem tła w systemie Micro 4/3. Chciałem jednak zrealizować też plan związany z użyciem lampy i w tym celu zmieniliśmy miejsce. Przenieśliśmy się kilkanaście metrów w głąb lasu, gdzie światło padało już zupełnie inaczej. Chcąc zachować pewną spójność sesji, ustawiłem lampę około 1,5 metra za Kają, po mojej lewej stronie tak, by światło padało na modelkę trochę z tyłu, a trochę z boku, pod kątem mniej więcej 45 stopni i nieco z góry. Lampa to Quadra Light Reporter TTL Pro, włożony w uchwyt S-Holder tylko po to, by można było użyć standardowej czaszy, używanej głównie do lamp światła stałego. Ale byłem ciekaw, jak ta czasza sprawdzi się w fotografii, a na efekty właśnie patrzycie. Ogólnie jest to dość twarde światło, ale nie tak twarde jak przy użyciu zwykłej głowicy typu reporterskiego, bez żadnych modyfikatorów, a dodatkowo srebrna powierzchnia odbłyskowa czaszy dodaje czegoś, co określiłbym jako połyskliwość tego światła. Efekt ogólnie mi się podoba i zrobię kiedyś sesję porównawczą, to znaczy czasza standardowa kontra mały softbox 50x50 cm. My już jesteśmy po sesji. Kaja, jak było? Jak się podobały zdjęcia wstępnie? Wspaniałe. Wspaniały klimat. Wspaniały. Było super. Przemek jest najlepszym fotografem. Dziękuję bardzo. Bardzo jest mi miło. Słuchajcie, no mam nadzieję, że wam się te zdjęcia też podobały. Przepiękne. No to super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że to jest nie nasza ostatnia sesja, coś jeszcze razem kiedyś wykombinujemy. Już mieliśmy kiedyś sesję z Kają. Wejdźcie sobie na mojego Instagrama i tam je znajdziecie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcielibyście więcej sesji z Kają, to piszcie w komentarzach. To pewnie zrobimy. Możecie też jakieś pomysły swoje podpowiedzieć. A przy okazji ja polecam Kaję wszystkim fotografom jako bardzo fajną, bardzo wdzięczną i dobrze znajdującą się w swojej roli modelkę na sesji. Bardzo fajnie się z nią pracuje. Także polecam serdecznie. Dziękuję ci bardzo, Przemku. Nie ma za co. Do zobaczenia jeszcze raz. Już któryś raz się żegnamy. Cześć, do zobaczenia. Cześć. Pa. Pa. Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule filmu, czyli czy światło naturalne, czy lampa, to uważam, że nie da się jednoznacznie udzielić takiej odpowiedzi, dlatego że i jedna, i druga możliwość ma swoje zalety. Owszem, jeżeli używamy tylko światła naturalnego, to jesteśmy nim w pewien sposób ograniczeni, dlatego że ono
pada z określonego kierunku, ma określoną specyfikę i cały plan zdjęciowy, z którym mamy do czynienia, jest względem tego światła w określony sposób zorientowany. I to czasami może być duże ograniczenie. I takie światło nie musi być wcale ciekawe. Istnieje cały taki nurt zwolenników światła naturalnego, którzy mówią, że tylko światło naturalne, że żadne tam lampy. Światło naturalne to jest to. Ale prawda jest taka, że ono jest, czy ono potrafi być znakomite, świetne i być może nawet i najlepsze, ale w pewnych określonych okolicznościach, czy też przy spełnieniu pewnych określonych warunków. Natomiast jeżeli takich warunków nie ma, jeżeli pogoda jest nieciekawa, czy zastane warunki są właśnie nieciekawe, to wtedy lampa jest zdecydowanie lepszym wyborem, ponieważ możemy sobie to światło kształtować w sposób niemalże dowolny. No w każdym bądź razie lampę możemy ustawić tam, gdzie chcemy i świecić nią tak, jak chcemy. A jeżeli mamy takich lamp więcej, no to nasze możliwości są jeszcze większe. Ale czy to jest lepiej, czy to jest gorzej, to zależy po pierwsze od umiejętności, a po drugie od indywidualnej oceny, bo coś, co się komuś bardzo podoba, innemu wcale nie musi. Wniosek z tego taki, że plany planami, ale trzeba mieć otwartą głowę i czujne oko i w razie potrzeby wychwytywać, zauważać różne możliwości, które mogą się pojawić w sposób nieprzewidziany, niezaplanowany, a które mogą być związane z konkretnymi okolicznościami, na które po prostu natrafiliśmy w danej sytuacji. Bo tak jak wspomniałem, ta sesja z Kają była nieplanowana, miejsce było w dużym stopniu przypadkowe. Jedynym zaplanowanym elementem był jej makijaż, a ja musiałem po prostu improwizować. No ale czy jest to coś nietypowego w życiu fotograficznym? No nie, bo czymże jest na przykład reportaż? Jeżeli idziemy na reportaż, to bardzo często, zazwyczaj, nie wiemy do końca, co tam będzie. Nie da się tego wszystkiego zaplanować, szczególnie jeżeli jest to impreza na żywo, która się toczy na żywo, która żyje. I nigdy nie wiadomo, co się stanie. Musimy się odnaleźć w danej sytuacji i w danych okolicznościach. I tą zdolność trzeba mieć, bo nie wszystko da się zaplanować. Nawet jeżeli robimy sesję portretową, którą da się zaplanować i to w dużych szczegółach, zawsze może coś nie pójść, zawsze coś się może zmienić, zawsze możemy wpaść na jakiś dodatkowy pomysł. Czemu z tego nie korzystać? Czemu nie korzystać z możliwości, które akurat się pojawiają, nawet jeżeli nie były zaplanowane? Warto, warto. Linki do sprzętu użytego w trakcie tej sesji znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do sprawdzenia ofert poszczególnych sklepów. Czytajcie się tam szczegółowo w opisy, bo one się między sobą różnią, na przykład jeżeli chodzi o koszty dostawy i tym podobne rzeczy. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, bardzo mi to pomaga. A tych, którzy uważają moje filmy za wartościowe, zachęcam do wsparcia kanału poprzez zakup wirtualnej kawy w serwisie Buy Coffee 2. Link znajdziecie w opisie filmu oraz w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.